Tydzień spędzony we Włoszech na długo pozostanie w naszej pamięci, mówią licealiści z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Bolesławcu, wspominając swoją niedawną wizytę w Rio Nero in Vulture. Na południe Włoch młodzi bolesławianie pojechali na zaproszenie tamtejszych licealistów. Zapamiętam miłe wspomnienia, zapamiętam przede wszystkim Włoszkę, która była dla mnie prawie jak siostra. Poznałyśmy się bardzo dobrze, była moją tak jakby bratnią duszą. Jak się nazywa? Michaela. Pomachaj jej. Hello, Michaela. Michaela i jej koledzy z Włoch gościli w Bolesławcu jesienią ubiegłego roku. Bolesławianie przygotowali wówczas dla nich sporo atrakcji. Włosi odwdzięczyli się tym samym. Oni byli bardzo dla mnie mili i uczynni. No i częstowali mnie bardzo dobrą kuchnią włoską. I byłem bardzo zadowolony z pobytu w tej rodzinie. To były spaghetti głównie? Tak, i takie jakieś różne potrawy, których tak naprawdę przedtem nigdy nie miałem okazji kosztować. Próbowali coś robić po polsku, jakieś dania? Dania może nie, na pewno mówić próbowali po polsku, ale kiedy Włosi byli u nas, z chęcią poznawali naszą polską kuchnię, byli zachwyceni pierogami i innymi polskimi potrawami. Dawid, jak będziesz wspominał ten pobyt we Włoszech? Na pewno jako taką unikalną przygodę, bo jest to nie dość, że szkolenie naszego języka, to jeszcze nawiązanie zupełnie nowych kontaktów. I to nie tylko między nami, Polakami i Włochami, ale również można zaobserwować takie zacieśnienie więzi wśród tutaj naszej grupy. W tym roku do Włoch pojechało ze szkoły najwięcej, bo aż 25 licealistów z różnych klas. To już trzecia grupa młodzieży z pierwszego liceum ogólnokształcącego, która gościła we Włoszech w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Interkultura. Uczniowie nasi mieszkali u rodzin swoich włoskich kolegów. Rozmawiali w obcym języku, komunikowali się po włosku bądź angielsku i wszyscy przyznają, że przez ten tydzień otworzyli się na ten język, że dużo więcej rozumieją. Liceum w Rio Nero in Vulture ma nieco inną specyfikę nauczania niż polskie licea. Włoska szkoła ukierunkowana jest na sztukę, dlatego bolesławianie wzięli udział m.in. w różnych warsztatach artystycznych. Wykonują biżuterię, uczą się technik różnych. Też jest tam dużo osób, które grają na różnych instrumentach albo śpiewają, to też mają często takie lekcje. Z tego typu wyjazdów korzyści wynoszą też nauczyciele. Dla mnie, ponieważ też byłam uczestnikiem tego wyjazdu, była niezwykle ciekawa taka konfrontacja jak gdyby szkoła ze szkołą. My uczestniczyliśmy w zajęciach, rozmawialiśmy z nauczycielami, jak wygląda ich praca. W niektórych momentach bardzo podobnie, czasami się różnie. Uczniowie włoscy chodzą do szkoły przez 6 dni w tygodniu, czyli jakby nie mają wolnych sobót, ale za to kończą lekcje wcześniej. No, nauczyciele też jakby troszeczkę inaczej z nimi pracują. Bolesławianie poznali nie tylko szkolną codzienność Włochów, ale też sposób spędzania przez nich wolnego czasu. Byli gośćmi nie tylko w ich domach, ale także w domach ich babci i dziadków. Czułyśmy się w sumie tak, jakbyśmy były w domu, bo rodziny przyjęły nas naprawdę z ogromnym ciepłem. Traktowali nas naprawdę cudownie. Poza tym zwiedziliśmy naprawdę cudowne miejsca. Byliśmy na polu, w Materze, w Melfi i w Wenosie. W tym roku uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego byli także w Irlandii Północnej w ramach programu Erasmus+, w Niemczech realizując powiatowy projekt z Saksonią. Nadal prowadzona jest także wieloletnia współpraca z Zygburgiem.